Leśmian Bolesław, dwoje ludzieńków. Często w duszy mi dzwoni pieśń wyłkana w żałobie o tych dwojgu ludzieńkach, co kochali się w sobie. Lecz w ogrodzie szept pierwszego miłosnego wyznania stał się dla nich przymusem do nagłego rozstania. Nie widzieli się długo z czyjejś woli i winy, a czas ciągle upływał, bezpowrotny jedyny. A gdy rozeszli się, dłonie wyciągając po kwiecie, zachorzeli tak bardzo jak nikt dotąd na świecie. Pod jaworem dwa łóżka, pod jaworem dwa cienie, pod jaworem ostatnie beznadziejne spojrzenie. I pomarli oboje, bez pieszczoty, bez grzechu, bez łzy szczęścia na oczach, bez jednego uśmiechu. Ust ich czerwień zagasła w zimnym śmierci fiolecie i pobledli tak bardzo, jak nikt dotąd na świecie. Chcieli jeszcze się kochać poza własną mogiłą, ale miłość umarła, już miłości nie było. I poklękli spóźnieni u niedoli swej proga, by się modlić o wszystko, lecz nie było już Boga. Więc sił resztą dotrwali aż do wiosny, do lata, by powrócić na ziemię, lecz nie było już świata. Dziękuję bardzo. Teraz oklaski, ale te oklaski takie. Po obu będą Państwo proszeni o zaklaskanie dla drużyny numer 1 i dla drużyny numer 2. I te oklaski będzie jury brało pod uwagę przy ocenianiu, która drużyna dostanie punkt. Przed Państwem Hanna Konarowska, recytuj pogodę. Nie wiem, czy będę w tym tak dobra jak Dorota Gardias, ale postaram się. Dzięki. I chcę, i nie chcę, i muszę dziś jaśnić razem z pogodą, co niepokoi mi duszę złotego szczęścia urodą. A szczęście lśni od niechcenia, a ja przeżywam je, ono. I rozkosz porozumienia poufnie wzdyma mi łono. A ono w słońcu się szerzy, na rzęsach światłem osiada, ale do siebie należy i nikt go, nikt nie posiada. A ono teraz w obłoku, a teraz w środku trawnika pociesznie przynaglam kroku, niech krok do szczęścia nawyka. Brnę w słońcu po same gardło, co z nami łka niecierpliwie. Twarz mam odwiecznie umarłą, a w nogach radość mi żywie. I błogosławię swej twarzy i wzdycham wiarę od słońca, że się na pewno coś zdarzy, coś się poszczęści bez końca. Że ono drogą rozminną zbliża się wciąż bezhałaśnie i że tak stać się powinno i że tak stanie się właśnie. I czynię kroki niezgrabne, ze szczęściem nieoswojone i bezdomnieje i słabne i nie wiem, w którą biec stronę. Trzeba nic nie mieć prawdziwie, żyć tylko tem, że się żyje, by dłoń wyciągać łapczywie po takie szczęście niczyje. Brawo! Wielkie brawa. A teraz dopiero poprosimy o oklaski dla drużyny numer 1. I to będą te oklaski brane pod uwagę, także bardzo proszę. Teraz kończymy. Dziękuję. Mikołaj Grunberg, dziękuję. I dla drużyny numer 2. I co jury na to? Poprosimy o werdykt. Nim wydamy werdykt, to w imieniu jury chciałbym w kilku słowach, jeśli Państwo pozwolą, ocenić te dwa wykonania. Otóż wykonanie pana Mikołaja było wybitne, bardzo przejmujące. Najważniejsze zaś jest to, że było niezwykle szczere. I nawet w chwilach, kiedy pojawiło się w umyśle pana Mikołaja pewne wahanie, to państwo odczuli, wiedzieliśmy, że to wahanie wynika z wielkiego przeżycia tego pięknego tekstu.
Natomiast drugie wykonanie było wykonaniem zawodowca, zawodowczyni. Jest to młoda, cudowna, bardzo zdolna aktorka. W Teatrze Polskiego Radia już debiutowała. A debiut w Teatrze Polskiego Radia to jest tak jak otrzymanie, jak piękne ptaki dostają obrączkę, że wiemy już, co się z nimi dzieje. Było to perfekcyjne wykonanie, państwo doceniają, zwłaszcza ten tekst w takich ustach, tam gdzie młodość rządzi. Więc my jako jury, proszę państwa, bez wskazania, my proponujemy remis. Zgadzamy się z takim werdyktem. I żeby było sprawiedliwie, to teraz będzie zaczynać drużyna tutaj żółtej, żółtego kwiata. Także zapraszamy Justynę. I zapraszamy Zosię do losowania. Zosieńka, losuj jabłuszko z numerkiem. Proszę państwa, to jest tak jak karne w finale Mistrzostw Świata, prawda? Na razie obie drużyny zdobyły bramkę. Numer 4. Co tam 4? Mamy, Sylwia, pod czwórką? Bolesław Leśmian, Odjazd. No, masz. Dam radę? Więc ja już wiem, że jury lubi przeżycie. Ponieważ nie, zawodowcem nie jestem, niecałe przeżycie. Dobrze. Och. Kobiecy element, mam nadzieję, że będzie się liczył. Przeżycie. Oraz to, że po tym wierszu inaczej spojrzałam na bratki. I zawsze jak patrzę na bratki, to myślę o tym wierszu, bo jest mi bliski. Czy to się liczy? Nie. W ogóle nie ma parytetu w jury, chciałam powiedzieć. I to nie ma parytetu. Dobrze. Leśmian Bolesław. Śmiesznie, że to jest tak tutaj przedstawione. Odjazd. Gdym odjeżdżał na zawsze znajomym gościńcem, patrzyły na mnie bratków wielkie złote oczy, podkute szafirowym dookoła sińcem. Był kląb i rój motyli, błękit przeźroczy i rdzawienie się w słońcu dojrzałej rezedy. A gdy byłem już w drodze, sam nie wiedząc kiedy i czemu przypomniałem te oczy, przyziemnie śledzące mą zadumę i wpatrzone we mnie tym wszystkim, czym się można wpatrzeć w świat i dalej. Ale ta wersja jest skrócona. Tak miałeś szczęście, że wylosowałaś ten wiersz. Już dobrze, ale to jest jakieś oszustwo, bo nie ma kawałka. Możesz z pamięci. Nie znam, dobrze. Świat i dalej. Co widziały te oczy, nim w tysiącu alej zginąłem, jedną chatę rzucając za sobą? I czemu z szafirową zawczasu żałobą patrzyły na ten mój odjazd poprzez zieleń rdzawą, rezedy, co pachniała przytłumioną trawą? I dlaczego te oczy były coraz łzawsze? Czy nie wolno nic nigdy porzucać na zawsze i zostawia samopas kędyś na uboczu? Patrzę na jury. Czy nie wolno odjeżdżać znajomym gościńcem i oddalać się zbytnio od tych złotych oczu, podkutych dookoła szafirowym sińcem? Kto jest następny z drużyny? Kuba, Jakubie, zapraszamy. Dziękuję. Zosiu, wylosujesz? Szukaj z listkiem. Szukaj. Dobrze, tu jest. Tam jest. Numer 8. Niestety brak już w księgarni Tomiku Leśmiana, żebyśmy mogli skonfrontować wydruk z oryginałem. Dziękuję bardzo. Numer 8. Numer 8. Już to sprawdzam. Numer 8. Numer 8 to jest romans. O! Romans. Romans śpiewam, bo śpiewam, bo jestem śpiewakiem. Ona była żebraczką, a on był żebrakiem. Pokochali się nagle na rogu ulicy i nie było uboższej w mieście tajemnicy. Nastała noc majowa, gwieździście wesoła. Siedli ramię z ramieniem na stopniach kościoła.
ona mu podawała z wyrazem skupienia, to usta do pieszczoty, to chleb do zgryzienia. I tak śniąc, przegryzali pod majowym niebem na przemian chleb pieszczotą, a pieszczotę chlebem. Dwa głody sycili pod opieką wiosny. Jeden głód ten żebraczy, a drugi miłosny. Poeta, co ich widział, zgadł, jak żyć trzeba. To teraz prosimy o brawa, nagrodę. Przepraszam, teraz głos żyli. Oddajemy. Bardzo proszę. A, zmieniamy kolejność. Dobrze, tak. W takim razie jednak oklaski dla Justyny. Za brawki. Oraz oklaski dla Kuby. I oddajemy głos jury. Nie wiem, czy oddam cały głos jury, które jest rozdarte. My tutaj jesteśmy, wahamy się, bo jednak pierwsza interpretacja jest spontaniczna. Powiedziałabym krewka czasami, zwłaszcza z awanturą o zaginiony kawałek. To wzruszyło mnie bardzo. Jest to Leśmian en plus dodane tutaj. Jest. Natomiast druga interpretacja jest troszeczkę spod hasła Szkiełko i Oko, głosem zrównoważonym mężczyzny. I oklaski wskazały, zdaje się, że państwo jesteście za mężczyzną. No my tu jesteśmy też, nie ma parytetu w naszym jury, więc ja chyba jestem zdecydowana bronić kobiecego głosu. Jest parytet, bo ja nie wiem, kim jest. Ja myślę, że dla Justyny oklaski były dłuższe, a dla pana były głośniejsze, więc to się sumuje 0-0. Czy możemy remis? Remis. Czyli remis. Ogłaszamy remis. Proszę państwa, potem będą karne. Zaczynamy w takim razie trzecią rundę. Zaczynamy od pani Krystyny. Losowanie. Zosiu, czy wylosujesz nam jabłuszko? Numerki. Państwo, przyznam, że numerki nie są na każdym jabłuszku, stąd. O. Jaki numer? 10. 10. To chyba jest wiersz tamten. Czy ktoś zakrzyknął więcej światła? Tak. Sad, błyskając sękami, cieniście się martwi, że trawą ciąży zwiewna niedola błękitów. I że motyl, co walczył z grozą aksamitów, z pachnącą bzem wiecznością, zmarł ciszkiem na marchwi. Czy pamiętasz młodości dzielny czar, a dalej otchłań wiosny w niebiosy tak luźno oprawną? Albo to, jak ciał naszych pragnęła głąb alej, bo mnie wciąż się wydaje, że to tak niedawno. I któż wówczas nie wierzył w rozpęd naszych łodzi, w rozwarte dłonią naszą do zaświatów bramy? Dziś ta wiara już mija i my z nią mijamy. Nie mogę zapomnieć, żeśmy byli młodzi. Widzę siebie, tamtego, co w łzach się nie zmieścił i w nicość wywędrował, wołany daremnie. Wszakże pieszczę cię dotąd tak, jak tamten pieścił, a ty wstecz się doń garniesz, choć widmem jest we mnie. Ale jego widmowość nie całkiem jest pusta.
on się jeszcze odradza na zgliszczach i w dymie. I gdy mnie dzisiejszego całujesz śniąc w usta, tamten we mgle się budzi i szepce twe imię. Jakubie, zapraszamy cię na scenę. To będzie ciężkie wyzwanie. Zasieńko! Ale mamy tutaj parytet do losowania. Dobrze, parytet do losowania. Zapraszamy Juliana. 8. Numer 8. Już sprawdzam, jaki to wiersz. Chyba rozumieją państwo moją trudną sytuację. Ale wyszedłem, nie oddałem walkowerem. W malinowym kruśniaku. Musisz tak wejść. Nie, no dobra, już dobra. Zaczynałem ten festiwal czytając na swoim spotkaniu autorskim wiersz Leśmiana pod tytułem Goryl, a teraz będę czytał w malinowym chruśniaku. Bolesław Leśmian w malinowym chruśniaku. W malinowym chruśniaku przed ciekawych wzrokiem zapodziani po głowy przez długie godziny zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny. Palce miałaś na oślep skrwawione ich sokiem. Bąk złośnik huczał basem, jakby straszył kwiaty. Rdzawe guzy na słońcu wygrzewał liść chory. Z łachmaniałych pajęczyn skrzyły się wisiory. I szedł tyłem na grzbiecie jakiś żuk kosmaty. Duszno było od malin, któreś szepcząc rwała. A szept nasz tylko wówczas nacichał w ich woni, gdym wargami wygarniał z podanej mi dłoni owoce przepojone wonią twego ciała. I stały się maliny narzędziem pieszczoty tej pierwszej, tej zdziwionej, która w całym niebie nie zna innych upojeń oprócz samej siebie i chce się wciąż powtarzać dla własnej dziwoty. I nie wiem, jak się stało, w którym okamgnieniu żeś dotknęła mi wargą spoconego czoła. Porwałem twe dłonie, oddałaś w skupieniu. A chruśniak malinowy trwał wciąż dookoła. To teraz rozstrzygające oklaski dla pani Krystyny Czubówny.
dla Jakuba Kornhausera. Jury się naradza. Jury się naradza cały czas. Trudna decyzja. Trwa ogromny spór w jury. Ja chciałem tylko powiedzieć, że właściwie mam wrażenie, że pan Kuba Kornhauser nie powinien czytać przy dzieciach. To było za daleko idąca interpretacja. Sam czułem się aż onieśmielony. Co mi się bardzo rzadko zdarza. I no tutaj zgodnie doszliśmy do wniosku, że remis. Remis. Powiem szczerze, niezgodnie. W takim razie... Będą karne. Ostatnie starcie. Ostatnia runda. Tomasz Pańczyk, czyli organizator festiwalu. I zapraszam Zosię do wylosowania jabłuszka. Tutaj widzę, jeszcze są numerki, Zosiu, bo tu już nam się... Proszę. O, to jabłuszko już było, ten numerek. Jeszcze jedno. Numer 6. Topielec. Topielec. W zwiewnych nurtach Kostrzewy na leśnej polanie, gdzie las się upadabnia łące niespodzianie, leżą zwłoki wędrowca, zbędne sobie zwłoki. Przewędrował świat cały z obłoków w obłoki, aż nagle w niecierpliwej zapragnął żałobie zwiedzić duchem na przełaj zieleń samą w sobie. Wówczas demon zieleni wszechleśnych powiewem ogarnął go, gdy w drodze przystanął pod drzewem i wabił nieustannych rozkwitów pośpiechem i nęcił uzdyszanych tajemnym bezśmiechem i czarował zniszczotą wonnych niedowcieleń i kusił coraz głębiej w tę zieleń, w tę zieleń. A on biegł wybrzeżami coraz innych światów, odczłowieczając duszę i oddech wśród kwiatów, aż zabrał w takich jagód rozdzwonione dzbany, w taką zamrocz paproci, w takich cisz urchany, w taki bezświt zarośli, w taki bezbrzask głuchy, w taki szumów ostatnie kędyś zawieruchy, że leży oto martwy w stu wiosen bezdeni, cienisty jak bór w Boże, topielec zieleni. Dziękuję. Mamy ostatni wiersz. Magda Stochla, zapraszamy. Zosia, wylosuj. Julek. Numer 7. Co uczynił, żeś nagle pobladła? Com uczynił, żeś nagle pobladła? Com zaszeptał, żeś wszystko odgadła? Jakże milcząc poglądasz na drogę? Kochać ciebie nie mogę, nie mogę. Wieczór słońca zdmuchuje rozniętę. Nie te usta i oczy już nie te. Drzewa szumią i szumią nad nami. Gałęziami, gałęziami, gałęziami. Tęci jestem, co idzie doliną, z inną, Bogu wiadomą dziewczyną. A ty idziesz w ślad za mną bez wiary, w łez potękę i w oczu swych czary. Idziesz chwiejna, jak cień, to się tuła, wynędzniała, na ból swój nie czuła. Pylną drogę zamiatasz przed nami, warkoczami, 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 warkoczami. Dziękujemy. Teraz poprosimy o oklaski rozstrzygające dla Tomasza Pańczyka.
i dla Magdaleny Stachuli. I przypominam, że to była ostatnia runda, także poprosimy rozstrzygający głos. Zobaczymy, zobaczymy, to się zobaczy. Proszę Państwa, to jest Festiwal Języka Polskiego. My jako jury pragniemy zwrócić uwagę na fenomenalną wymowę nosówek. Ponieważ my, jurorzy, jesteśmy towarzystwem on i en. To jest ważne, ponieważ sztuka wymawiania nosówek, jak Państwo doskonale wiedzą, ginie. Jeżeli zginą nasze nosówki, to i my zginiemy, bo nosówki są jak pszczoły. Dla języka polskiego. Proszę Państwa, to były porażające interpretacje. Dlatego, że akurat teksty wybrane były tak przejmujące. Państwo czuli wraz z interpretatorami, jak bardzo to przeżywają. My tu w gronie jury po prostu przestaliśmy oddychać. Ale ponieważ jest to ostatnie, już nasz werdykt ostatni, w związku z tym musimy powiedzieć, że wszyscy występujący zasługują na wielką, wielką owację, bo sprawili nam prawdziwą przyjemność. To było zderzenie klasyki z nowoczesnością. Niektóre interpretacje nawiązywały do tradycji Kochanowskiego. Państwo to dostrzegli. Niektóre zaś były bliskie twórczości Różewicza. Ale wszystkie zachowywały rymy. My jako jurorzy, proszę Państwa, mam nadzieję, że zyskaliśmy Państwa nie tylko sympatię, ale również zaufanie. W związku z tym proponujemy dogrywkę rozstrzygającą. Prosimy, by każda z drużyn wybrała po jednym przedstawicielu, jej zdaniem najlepszym. Państwo mają jeszcze dwa? Nie, dodatkowa trudność jest taka, że trzeba będzie mówić z głowy. Nie, nie z głowy. Wybierzemy wiersze, które nam się mówię wiersze, teksty. Proponuję, a może my wybierzemy? Zgadzacie Prosimy. Się, żebyśmy my wybrali? Jury zadecydowało, że pan Kornhauser przeczyta wiersz, co uczynił, żeś nagle pobladła. Nie, dzieci, więcej dzieci. Niech się uczą. I... I z drugiej drużyny poprosimy panią Krystynę o przeczytanie wiersza w malinowym chruśniaku. W jakiej kolejności? I to rozstrzygnie. Pierwsza pani Krystyna. I teraz Państwo zobaczą, czym się różni tradycja od nowoczesności. Brawa. No tak, to już teraz zostałam zafiksowana i teraz już nie mogę sobie pozwolić na żadną nowoczesność. Chociaż nie, akurat Leśmian tak na mnie działa, że staram się jednak tak czytać, jak on czuł. Albo jak on pisał, czując, albo czując, pisał, wszystko jedno. W malinowym chruśniaku przed ciekawym wzrokiem, zapudziani po głowy przez długie godziny, zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny. Palce miałaś na oślep skrwawione ich sokiem. Bąk złośnik huczał basem, jakby straszył kwiaty. Rdzawe guzy na słońcu wygrzewał liść chory. Z łachmaniałych pajęczyn skrzyły się wisiory i szedł tyłem na grzbiecie jakiś żuk kosmaty. Duszno było od malin, któreś szepcząc rwała, aż
szept nasz, tylko wówczas nacichał w ich woni, gdym wargami wygarniał z podanej mi dłoni owoce przepojone wonią twego ciała. I stały się maliny narzędziem pieszczoty, tej pierwszej, tej zdziwionej, która w całym niebie nie zna innych upojeń oprócz samej siebie i chce się wciąż powtarzać dla własnej dziwoty. I nie wiem, jak się stało, w którym okamgnieniu, żeś dotknęła mi wargą spoconego czoła. Porwałem twoje dłonie. Oddałaś w skupieniu. A chruśniak malinowy trwał wciąż dookoła. Co uczynił, żeś nagle pobladła? Co uczynił, żeś nagle pobladła? Co zaszeptał, żeś wszystko odgadła? Jakże milcząc poglądasz na drogę. Kochać ciebie nie mogę. Nie mogę. Wieczór słońca zdmuchuje rozniete. Nie te usta i oczy już nie te. Drzewa szumią i szumią nad nami, nad gałęziami, gałęziami, gałęziami. Ten ci jestem, co idzie doliną z inną, Bogu wiadomą dziewczyną, a ty idziesz w ślad za mną, bez wiary, w łez potęgę i w oczu swych czary idziesz. Chwiejna jak cień, co się tuła, wynędzniała, na ból swój nie czuła, na ból nie swój, czuła, na ból nie czuła. Pylną drogę zamiatasz przed nami, warkoczami. 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 Czy po tej dogrywce są już państwo zgodni? Jury będzie wypowiadać się indywidualnie, ponieważ nie jesteśmy w stanie uzgodnić jednego stanowiska. Bardzo proszę. Jury się skłóciło potwornie. Mieliśmy zamiar się rozejść w trzech kierunkach. Przepraszam, ja dostałam ataku. A nawet czterech, bo ja... No porzucam tutaj swój ciągoty do elementu kobiecego, bo ja dostałam ataku histerycznego śmiechu przy leśmianie, co mi się nie zdarzyło nigdy w szkole. Także...
W szkole zresztą powiedziano by plebanek wyjdź. Natomiast tutaj nie muszę. Jeśli można palmę pierwszeństwa oddać tutaj drużynie tej, drużynie żółtego kwiatka. Ja się znajduję w dramatycznej sytuacji, ponieważ ja nie mogę właściwie wydać werdyktu, ponieważ nie złożono mi żadnej propozycji korupcyjnej. W związku z tym musiałbym wypowiedzieć się uczciwie, a jest to moim zdaniem szkodliwe dla obydwu drużyn. W związku z tym ja jestem za remisem. Nikt mnie nie przekupił. Zabieram głos w sytuacji naprawdę dramatycznej. Jestem głęboko przejęty i porażony, ponieważ od mojego wyboru zależy los tych cudownych artystów. Obawiam się, że resztę festiwalu będą drużyna, która przegra, będzie mieć zmarnowaną. Proszę Państwa, ja jestem reżyserem i zawsze pierwsze pytanie brzmi co? A dopiero drugie brzmi jak? Jeżeli nie wiem co, to nie interesuje mnie jak, ale każdy z wykonawców wiedział co. I mój wybór pada na drużynę, która w mojej ocenie precyzyjniej zrealizowała jak, bo była bliższa duchowi Leśmianowskiemu, który tu nad nami fruwa, głosuje na drużynę. To jaki to kolor, bo jak każdy mężczyzna jestem daltonistą. Na drużynę fioletową. Fioletowych. Proszę Państwa, mamy remis. I proszę Państwa, takiego jury jeszcze nigdy nie widzieliście. Wielkie brawa jeszcze raz za naszych artystów, którzy w nagrodę otrzymają jabłka sadu rozstajnego. Oraz dla jury. Dla jury największe.